Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Paint the Town Red. I dzisiaj słuchajcie, mamy update i mamy nowe mapy. Zobaczcie, tu jest jakaś konstrukcja, gdzie nie widać dołu po prostu, prawie spadłem. Tutaj pan grozi dla tego pana. Co, on źle cegłę postawił, czy co? Czemu mu grozisz tym nożem? Patrz, ziomeczku, on na mnie patrzy. Czemu nie weźmiesz swoich rąk, nie zabierzesz mu noża, kopniesz go w czułe miejsce? Proszę bardzo, ja ci pokażę jak. Tylko nie pamiętam, czym się kopię, poczekaj. W ten sposób. Ale czemu mnie chcesz bić? Ja ci pomogłem. Pomogłem ci. No pomogłem ci. Czemu oni mnie biją? Siebie bijcie. Pan myśli, że ma kapelusz, to co? Jezu, jaka ta broń jest mocna. Co jest? Przecież to jest potęga po prostu. Przepraszam bardzo, czy ta broń się kiedyś kończy? Bo ja ogólnie sobie tym strzelam już od dłuższego czasu, ale walić to, bo widzę tutaj dobrą okazję, żeby, słuchajcie, się ich pozbyć w ten sposób. Tylko ten jest jakiś wytrzymały, Nie podoba mi się to, bo nie mogę go... Co robi na budowie siekiera wielka, która pozbywa się wszystkich na hita? Proszę ode mnie odejść, wracać do roboty. Oni tu się biją, ja im nie przeszkadzam. Mają od razu łóżko szpitalne, żeby się położyć. Ja wam pomogę jeszcze. Proszę bardzo, leżcie sobie. Ten pan skorzystał. Czemu tu są takie OP bronie? Ja tego nie rozumiem. Co to jest w ogóle? Czy to jest jakaś włócznia zagłady, która pozbywa się wszystkich, którzy istnieją na tym świecie? Na hita się pozbyła. I tu jest jakaś super moc chyba. Proszę ode mnie odejść. To jest tak cudowne, że można się pozbywać ludzi, kopiąc ich po prostu. Tylko ja zaraz zginę. Okej. Spadłem. Dobrze, jesteśmy w tym samym miejscu. Tu widzę, że oni sami siebie czyszczą. Mamy potężną broń, sami widzicie zresztą. Pozbądźmy się. Jezu, jak to szybko leciało. Tylko nic mi nie dało. Proszę się przemienić w wojownika, proszę pana. Wstaniesz czy nie? Halo? Proszę pana. Jezu! Odczepcie się ode mnie, ludzie. Czemu on miał pistolet w ogóle? Proszę bardzo. Proszę mi nie przeszkadzać. I mamy jakąś super moc teraz. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Co to jest? Co to jest za potwór? Proszę. Co? Czemu on umarł? Drodzy budowlańcy, nie macie już ochrony. Nie trafiłem nawet. Nie macie już swojej ochrony. Odpuśćcie. Zobaczcie, ja jestem jeszcze nieśmiertelny. Gdzie ty idziesz? Gdzie oni idą? Halo? Gdzie wy idziecie, ziomeczki? Ja tutaj jestem. Halo? Okej, idziemy na spacer. Zobaczmy, co tam się dzieje. Tu shotgun jest! Ten pan z nożem cały czas się bije z tym typem, nie? Cały czas po prostu. I oni tu przeszli, zrobili sobie spacerek z tamtej budowli, żeby bić tego gościa w plecy. Przepraszam bardzo, ale to jest troszkę... Zabił swojego kolegę, co ty robisz? Przestańcie, dziękuję. Ty też przestań. A ty nie wstawaj nawet, bo zepsuliście wszystko. Gdzie jest ostatnia osoba? Czemu ktoś, kto został ostatni, się nie pokazuje? Czy on jest w budynku tamtym? Halo, czy jest pan tutaj w budynku? Jezu, z łopatą! Naprawdę będziesz mnie gonić z tą łopatą? Ziomeczku, przestań. Jezu, nawet kopnięcia na niego nie działają. On jest serio jakiś wytrzymały. Amunicja mi się skończyła. Dobra, to jednak ten lew to nie był bossem, czy jakkolwiek to nazwać, jakiś potwór wielki. Gość z łopatą jest bossem, nikt się tego nie spodziewał. Czemu on jest taki wytrzymały? Dobra, wiecie co? Na takich ludzi jest taktyka. Jest mózg. Dlatego użyjemy siły mózgu i pozbędziemy się... siły mózgu? No, siła mózgu mnie nie zadziałała. Oj, zobaczcie, jest tu nawet tam arena cała. Tutaj mamy, proszę bardzo, gości, tylko oni nie mają pistoletu, więc możemy się zbuntować tak naprawdę. Tylko oni są mega mocni. Co jest? Czy jest tu jakaś broń, którą mogę ich pokonać, bo oni ich się kopnąć nie da, znokautować w żaden sposób. Co to jest, butelka jakaś? Co mi z tej butelki? Głupiej. Mamy pomarańcze, proszę bardzo. O,
fajnie, że wybuchła mu głowa od pomarańczy. Czy jest to jakiś shotgun ukryty, czy coś? Co tu się dzieje? To jest dosłownie jak ta gra, że w nocy po prostu się zabijali wszyscy. Tu jest krzesło! Krzesło mocy! Aha, przeleciało sobie po prostu. Czy jest tu dziadek, który ma na przykład 118 napisane? 024 tu jest, 224. Oni sobie tutaj stoją na górze i myślą, że są nieśmiertelni. Czy w ogóle liczba graczy się zmniejsza, gdy oni są zabijani? Nie. Panowie, proszę wszcząć jakieś procedury zatrzymania tej dziwnej gry. Zobaczcie, skąd oni mają miotłę w ogóle, jak tu nikt nie sprząta. Proszę się przesunąć. Halo, ziomeczko, żyjesz? On jest ze mną, a coś się z nim stało dziwnego. Zostało już ich mało, mamy tutaj ziomeczka. Tylko ziomeczku, sorry, ale tylko jedna osoba może to wygrać. Grzebieniem go dźgam, co jest tu krok? Dobra, zostały trzy osoby. Już chyba dwie. Zobaczmy, kto to wygra. Czy to wszyscy? Znaczy, rozumiem, że jeszcze oni, ale... Jeszcze ty żyjesz! Już nie żyjesz. Halo, gdzie moja nagroda? Wszyscy nie żyją. Halo? Halo, gdzie moja nagroda? Proszę pana, pan tu chyba rządzi. Gdzie jest moja nagroda? Jak ja mam ich pokonać? Skoro oni są praktycznie nieśmiertelni. Mięsem mam ich pokonać, tak? Super, super. Dobrze, widzowie, nie, ale oni oszukują, nie? Oni oszukują i tak nie dali mi nagrody. Ja stąd spadam. Drodzy widzowie, mamy tutaj dużo noży, co nie? Mamy dużo noży i mamy też tutaj jednego pana, który się na nas patrzy, proszę bardzo. Mamy tutaj takiego pana, który się na nas patrzy. Proszę pana, może nie bijmy się. Może ja mam tutaj masę noży, ale pan mógłby mnie kopnąć, ja bym poleciał w stronę księżyca, którego nie widać. Ale dobra, spróbujmy go dziabnąć w nogę. Przecież on nas nawet nie walnie, bo nie będzie mógł. Przepraszam bardzo, jak ty mnie, ziomeczku, walnąłeś, skoro ty jesteś taki wysoki i machasz nade mną tylko tym nożem? No, jak on mnie wtedy walnął? Co to ma być? Co to ma być? Trzymaj. Gościu, twarzy nie masz, w Slendermana się bawisz, a jeszcze mnie widzisz jakimś cudem? Może mu uszy jakoś podpowiadają, gdzie jestem? Jeszcze się znika co chwilę, jak się na niego patrzę. No i zobaczcie, jeżeli nie zostawicie subika i lajka, to on do was przyjdzie w nocy. Także zostawcie, zobaczcie, jeszcze założył rękę na rękę i czeka na was. Czeka na wasz ruch, żebyście zostawili subika i lajka. I ten pan jest spoko, dlatego my jesteśmy kumplami, nie? Ja mogę stać koło jego stopy, bo taką mam w sumie wysokość, że mu do kolana nie dosięgam. No i my jesteśmy ziomeczki. Normalnie to bym dał z nim radę, ale nie chcę. To mój dobry przyjaciel. Jesteśmy teraz więźniem, chyba. W sumie nie widzę siebie i mam otwartą klatkę. Przepraszam bardzo, jako że jesteśmy więźniem, dlaczego mamy tutaj maczetę wbitą w ścianę? Czy panu przeszkadza, że mam maczetę? Czy pan się tym nie przejmuje? Czemu tam biją kogoś? Ej, ziomeczki, ale wiecie, że to boli, nie? Jakby wam to powiedzieć, to boli! Przestańcie czepiać się mojego przyjaciela. Patrzcie, zemści się teraz na nich. Czy więźniowie są dobrzy? Wszyscy zaczęli się bić, okej. Okay. Myślałem, że mi pomogą czy coś. Czemu oni są goli? Czemu oni są goli? Czemu golasy na mnie chcą napaść? Nie spadło mi mydło, przepraszam bardzo. Zostawcie mnie w spokoju. Dobrze, przejdźmy się tutaj bardzo na stołóweczkę. Przepraszam bardzo, czy mógłbym dostać jedzenie? Jakieś jedzenie chociaż? Mamy, proszę bardzo, steka. Co my tu jeszcze mamy? Mamy udko jakieś. Potężne udko, co jest? To jest udko zagłady po prostu. Czemu ty z siłowni przyszedłeś? Spadaj stąd. Ale my musimy być silni, żeby tak machać taką sztangą wielką. Mamy oczywiście piłkę do koszykówki. Nie wiem, czemu jest kwadratowa, co prawda. To tak średnio działa na ludzi. Ziomeczku, jeżeli zginiesz od piłki... Pękła! Pękła piłka! Co tu się dzieje? To jest chore! Odejdźcie ode mnie! Teraz wszyscy mnie będą chyba gonić, to jest minus jeden. Proszę drzwi zamknąć, proszę nie wchodzić tutaj! Jezu, ile ludzi! Co to jest, zbrojownia policyjna? Czemu zbrojownia policyjna ma maczety w środku? Czemu? Aha! Chciałem zobaczyć...
co robią te drzwi, co jest za drzwiami. Jakby to powiedzieć, nie polecam przechodzić przez te drzwi, bo zobaczcie sami, co się dzieje. Kto to wymyślił? I proszę bardzo, jak można nie być szczęśliwym w więzieniu? Zobaczcie, oni tańczą. Oni tu wszyscy tańczą. Ten mydło upuścił. A gdy walniemy tego, co mydło upuścił, wszyscy jego strażnicy rzucają się na siebie i po prostu zaczynają się bić ze sobą i policja wszystkich postanawia tejzować. A tu mamy bossa, który się nie przejmuje moimi kopnięciami nawet, więc uciekam stąd. Z tego więzienia najlepiej. Co to jest? Jesteśmy na jakiejś autostradzie. Autostrada 69. Mamy bata, jest tutaj masa osób na drodze. Czemu w ogóle zatrzymaliśmy się tym samochodem tutaj zamiast przejechać sobie? Co to jest? Czy to są jakieś zombiaki? Ej, bez kitu, to są zombiaki. Dzień dobry, czy wszystko u pana w porządku? Co jest z nimi nie tak? Dobrze, przejdźmy sobie, udawajmy, że wszystko jest w porządku. Zobaczmy, co tu jest. Oni się między sobą chyba nie będą bić. Biją się między sobą, okej, dobra, to mi się bardzo podoba, że ja sobie mogę tutaj przejść. Proszę bardzo, przeskoczyć, wejść na dach. Ej, bez kitu, da się na dach wejść. Proszę. Co, tu jest jakiś gość, a nie zombiak. Co tu jest w środku? Dzień dobry, mogę tą spluwę? Nie mogę tej spluwy. Ło. AK-47, dobrze, możemy być razem, słuchajcie, w sumie nie potrzebuję przyjaciół. Co jest? To jest takie brutalne! I zombiaki tu w żaden sposób nie mogą wejść. No siema, byczki. Dobra, bo zaraz amunicja mi się skończy. Czy ktoś tu naprawdę próbuje się obronić przed zombiakami, stojąc na, nie wiem, jakimś śmietniku albo na jakiejś skrzynce? Proszę bardzo, zombiaczki, możecie się nim zająć. Halo? Ale nim się zająć, a nie sobą. Tam jest wasz przeciwnik, tutaj. Tu jest człowiek, możecie go zjeść. Poleciał. Jakim cudem wy żyjecie? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Halo? Czy oni już nie żyją? Leż, ty też leż. Ty też leż. Ty... Czemu on się bije na pięści z zombiakiem? O co chodzi? Masz, pomogłem ci. No pomogłem ci! Dobra, wiecie co? Nara. Dobrze, także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Oni też was żegnają. Pa, pa. Co to za wielkolud w ogóle tu jest? Oj, rozwścieczyłem go.